Czym się dzisiaj zajmujesz? Jestem prawnikiem. Przynajmniej tak mi się wydaje. Czy 10 zł to dużo pieniędzy? O rany. To zależy, bo pieniądz ma bardzo względną wartość. Można powiedzieć, że to bardzo mało jest. Może wystarczy na chleb, może na coś do chleba, ale tak naprawdę wydaje mi się, że to jest również bardzo dużo. Jeżeli komuś te 10 zł może pomóc, to jest to ogromna wartość i na pieniądz czy tę konkretną kwotę właśnie w ten sposób należy patrzeć. To zależy, ale jeżeli przeznaczysz ją na pomoc, to jest to ogromna, ogromna pomoc. Co najbardziej lubisz w swojej pracy? To trudne jest pytanie, bo wbrew pozorom niekoniecznie pisanie umów, niekoniecznie chodzenie do sądów, niekoniecznie taką pracę biurową. Najbardziej chyba lubię spotkania z ludźmi, rozmowy, dyskusje. Czy jak byłaś w moim wieku, to lubiłaś chodzić do szkoły? O ile dobrze pamiętam, to do podstawówki początkowych klas, takich tam 1-3, 1-5, bardzo lubiłem. To był czas zabawy, to był czas, który bardzo, bardzo miło wspominam. Później, szczerze mówiąc, różnie. Za to w liceum kochałem. Dlaczego w szkole jest więcej matematyki, jak my wolimy biegać i malować? Jedno drugiego nie wyklucza, moim zdaniem. Można malować cyfry. Jest taki malarz, zresztą wybitny i bardzo, bardzo poszukiwany i ceniony. Roman Opałka się nazywa. Maluje cyfry. Naprawdę, sprzedaje swoje fantastyczne, bardzo ciekawe obrazy, które są obrazami, powiedziałbym, matematycznymi. Bieganie też może być związane z matematyką. Biegi na orientację. Trzeba ciągle coś liczyć, kalkulować. Możesz biegać i liczyć. Dlaczego wszyscy nie możemy mieć dużo pieniędzy? To bardzo trudne pytanie. Ono jest związane z istotą gospodarki. Pieniądz jest tylko miernikiem. A będąc tym miernikiem, równoważy wszystko to, co w gospodarce wytworzyliśmy. Twoi rodzice, twoi najbliżsi, twoi sąsiedzi, my wszyscy coś tworzymy, coś produkujemy, świadczymy jakieś usługi. One mają swoją wartość. To, co wypracujemy, jest mierzone właśnie w pieniądzach. Chcemy mieć więcej pieniędzy? Stwórzmy więcej samochodów, zbudujmy więcej statków, więcej razy, no powiem to w ten sposób, więcej razy pójdźmy do fryzjera, się ostrzyżmy. To wtedy równowartość tych usług, stworzenie tych usług, stworzenie tych dóbr spowoduje, że będziemy mieli więcej pieniędzy. Możemy mieć, tylko musimy więcej pracować. Ile to jest 120 dodać 85? To jest akurat proste, 205. Dobrze, czyli jeszcze pamiętasz te działania. Ty też uważasz, że dzieci powinny się uczyć ekonomii? Jak najbardziej. Ekonomia, słowo w ogóle ekonomia pochodzi od słowa greckiego oikos, a to słowo znaczy dom. Czyli ekonomia to jest nauka o domu, o gospodarstwie domowym, to jest nauka o tym, jak po prostu gospodarować. Każde dziecko, każdy z nas powinien wiedzieć, jak zarządzać swoim gospodarstwem domowym, swoim domem, jak w ramach rodziny tworzyć bogactwo, jak tym bogactwem zarządzać, co robić, żeby było lepiej. Każde dziecko, każdy z nas powinien umieć znać prawa ekonomii, umieć z nich korzystać, aby poprawiać swoją sytuację, aby nie zbankrutować, aby mieć coraz więcej i coraz lepiej, aby móc pomagać innym. Dlatego bezwzględnie każde dziecko powinno uczyć się ekonomii, uczyć się o tych podstawowych prawach zarządzania i chciałbym, żeby się uczyło. I dlatego właśnie postanowiłem wspierać dzieci w tej nauce. Postanowiłem, aby jedna ze szkół, szkoła w
Koczargach Starych, w gminie Stare Babice, otrzymała takie wsparcie, podręczniki, środki dydaktyczne do nauki ekonomii dla swoich uczniów, dla swojej klasy, które to środki są przeze mnie ufundowane, a stworzone przez fantastyczną fundację, która przygotowała również dla Ciebie ten program.